Jej ma lepszy FUCA-Leszno nie udało się wygrać w meczu jednej ósmej pucharu Polski. Ich rywalem był najsilniejszy zespół Ekstraklasy. klasy. Rekord bielsko biała lider tabeli, który był zdecydowanym faworytem w tym spotkaniu. Początek meczu należał jednak do Biało-Czerwonych. Pierwszą bramkę w spotkaniu zdobyli w siódmej minucie, a jej autorem był Hubert Olszak. Była to niestety pierwsza, a zarazem ostatnia bramka w wykonaniu leszczynian. Goście z bielska białej szybko wyrównali poczucie rożnym, po którym jeden z ich zawodników doznał kontuzji. W pierwszej części spotkania rekord jeszcze trzykrotnie trafił do bramki Leszczynian. W efekcie drużny do szatni schodził przy wyniku 4-1 do 1 dla rekordu bielska-białej. Po przerwie na boisku mogliśmy obserwować znacznie mniej sytuacji strzeleckich, jednak to gościom z Bielska Białej jeszcze dwa razy udało się trafić do bramki. Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 6-1, do 1 i to właśnie zespół rekord bielsko-biała zagra w ćwierćfinale Pucharu Polski.